Dominikiem. Ruszamy do Czech na walkę z Tomasem Możnym, KSW 79. Wszyscy jesteśmy gotowi. No i oczywiście Alfabet jest z nami. Przygotowujemy fajny materiał z backstage'u. Zapraszam do oglądania. Powiedz, bo ty jesteś tutaj od czwartku. Przyjechałeś tutaj w czwartek z ekipą. Jak wygląda taki cykl przygotowań, czy cykl to za słowo? Ten czas od czwartku do dzisiaj, no bo to 2-3 dni. Na czym się skupiasz, jak to wygląda? No co, no w czwartek mamy zawsze taki check-in i wszystkie obowiązki typu pozowanie do zdjęć, podpis autografów, medical check-i, papierologia generalnie. No i tak, no w czwartek musimy już być, przygotowujemy się do piątku, w piątek rano ważenie i cały później dzień wolny do wieczornego oficjalnego. Po wieczornym oficjalnym oczywiście znowu wolne. No i dzień walki to już nikt głowy nikomu nie zawraca, można pojechać na halę. Ewentualnie jeszcze wejść sobie do klatki, także to jest, to już zależy od zawodnika. No mam plan urwać mu nogę kickami. Jeśli chodzi o moje nastawienie, no to no, ja zawsze przyjeżdżam te parę dni, chłonę tą atmosferę, także to się rozkłada. Odkąd tu jestem w zasadzie, to już czuję tą atmosferę gali. Co mogę powiedzieć? No jestem nabuzowany, zmotywowany, wypoczęty, najedzony. Wychodzę, robię robotę i dalej się bawimy. Czyli plan na walkę jest prosty, atakujesz low kickami i chcesz go zmęczyć tam, żeby już nie mógł chodzić, krótko mówiąc. Dokładnie, wydaje mi się, że przewagę tutaj właśnie zrobią te niskie kopnięcia. Do tego wydaje mi się, że jestem lepiej przygotowany fizycznie, kondycyjnie niż Tomas. Myślę, że też spokojne tempo narzucę od początku, nie takie kickbokserskie, na pewno zmądrzałem i wiem już jak się walczy w MMA, troszkę luźniej będziemy pewnie tą walkę prowadzić, ale myślę, że już w pierwszej rundzie sobie go poustawiam tymi lukikami i w drugiej myślę, że już będę go miał praktycznie skończonego. No dobra, czyli co, teraz pakujemy się do auta, jedziemy na halę i tam już jest totalne przygotowanie ostatnie, takie przed walką. Dokładnie, jedziemy na halę, jeszcze w szatni. Trochę sobie posiedzimy, ja walczę planowo około 21.30, 22.00, także na hali będziemy mieli około 2 godzinki, rozgrzeweczka i robimy robotę. No dobra, to lecimy. Mamy po bananku, jabłuszko, woda, można sobie jeszcze odżywkę zrobić, zawsze jakieś węgle, fajnie wypić, długo uwalniane na początku, potem przed walką zawsze jest po rozgrzewce cukry, karbo tak zwane. Myślę, że to takie rytuały każdego zawodnika. Tak,
autor rundy roku z Tomaszem Możnym. To jest po której? Trzeciej? Tak. A o dwóch pierwszych to Ike pamięta. Za bardzo się bawiłeś w pewnym momencie. Widzimy tutaj obok, okej? Okay. Dużo zdrowia. Dziękuję, przyjdę się. Tak. Ciekawe.